Lisy należą do rodziny psowatych. Są spokrewnione z wilkami, psami i szakalami. Występują one na wszystkich kontynentach, poza Antarktydą i Ameryką Południową. Najpopularniejszym spośród nich jest lis rudy, którego wyróżniamy aż 46 podgatunków. Zwierzęta te żyją od 6 do 12 lat na wolności. Często nie dożywają jednak nawet 2 lat ze względu na polowania i wilki. Długość lisa wraz z ogonem wynosi od 90 do 135 cm. Przy tym ogon, potocznie zwany kitą, stanowi połowę długości jego ciała. Waga lisa waha się od 3 do 12 kg, a samice ważą zwykle około 20% mniej niż samce. Lisy są samotnikami. W przeciwieństwie do psów czy wilków, lisy nie żyją w stadach. Często przemieszczają się z miejsca na miejsce. Zamieszkują one głównie lasy, jednak zdarza im się również mieszkać na łąkach. W samym Londynie mieszka około 10 tysięcy lisów. Dla porównania, w Warszawie jest ich tylko około 100. Zwierzęta te mają świetny słuch. Potrafią usłyszeć pisk myszy z odległości 100 metrów. Wykopują głębokie, nawet na 3 metry, nory, nazywane smyczą lisów lub czajką lisów, gdzie opiekują się młodymi i chowają się przed drapieżnikami. W przeciwnym razie polują i śpią samotnie. Zazwyczaj uaktywniają się o zmierzchu i nocą. Potrafią pływać, jednak korzystają z tej umiejętności bardzo rzadko. Mimo że należą do rodziny psowatych, potrafią tak jak kot chować pazury i podobnie jak u kotów mają ułożone źrenice pionowo, co pozwala im lepiej widzieć nocą, kiedy polują. Mają również wąsy na nogach i twarzy, które pomagają im w nawigacji, a dzięki pazurom niektóre lisy potrafią wspinać się na drzewa jak koty. Zdrowy i dorosły lis potrafi biec z prędkością nawet 60 km na godzinę i skacze na wysokość ponad 2 metrów. Lis jest zaliczany do gatunku zwierząt mięsożernych, ale w praktyce jest wszystkożerny. Podstawą jego diety są niewielkie gryzonie, a głównie normiki. Każdego roku jeden lis jest w stanie zjeść ich nawet 2,5 tysiąca. Jedzą również myszy, króliki, ptaki, jaja, ryby, żaby czy grzyby. Menu lisa składa się także z owoców, ślimaków, dżdżownic czy dużych owadów. Lis pełni funkcję leśnego sanitariusza, co oznacza, że atakuje przeważnie zwierzęta chore i słabe. A dziennie lis zjada około 0,5 kg pożywienia. Lisy wykorzystują ziemskie pole magnetyczne. Podobnie jak ptaki, żółwie czy rekiny, lisy posiadają zmysł magnetyczny. Wykorzystują go w trakcie polowań, gdy zlokalizują zagrzebane pod śniegiem gryzonie. Ustawiają się w stronę północy i obliczają trajektorię swojego skoku, by móc dosięgnąć zakopaną pod śniegiem zdobycz. Nie zapadają w sen zimowy. Podczas zimnych miesięcy są one aktywne w ciągu dnia. Lisy wydają około 40 różnych dźwięków. Ich komunikacja jest bardzo złożona, a najbardziej charakterystycznym dla tego zwierzęcia odgłosem jest jego krzyk. W wielu kulturach lis symbolizuje spryt i przebiegłość. Największy schwytany w 2012 roku lis miał 17,5 kg wagi i 1,5 metra długości. Najmniejszym gatunkiem lisa na świecie jest fennek pustynny. Osiągają one długość do 40 cm i wagę do 1,5 kg.
Terytorium łowieckie lisa zajmuje od 60 do 150 hektarów. Podobnie jak psy i koty, lisy bawią się między sobą, a także z innymi zwierzętami. Uwielbiają zabawy z piłeczkami, które często podkradają z pól golfowych. Lisy mają piękne futra. Aż 85% skór przemysłu futrzarskiego pochodzi z niewoli, gdzie lisy żyją w ciasnych klatkach. W XVII i XVIII wieku arystokracja urządzała popularną zabawę o nazwie miotanie lisa. Polegała ona na wystrzeleniu lisa z procy. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Jeśli zostawisz łapkę i suba, to w dużym stopniu pomożesz mi rozwinąć ten kanał. Wszystkiego dobrego.